Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, dzisiaj będzie gorąco, coś wam powiem. A będzie gorąco dlatego, że udajemy się na ziemię orków, w sumie jesteśmy na ziemiach orków, ale udajemy się do ich podziemnego miasta, do ich świątyni, ogólnie do ich miasta. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj z łowcami orków. Mogę? Mam dla ciebie. Nie masz. Okej, nie mam. Widzę, że panowie się pobagowali, chyba że wyjdziecie za mną. Chyba nie, troszeczkę coś się zbugowało. Natomiast my ruszamy dzisiaj do totalnego piekła na totalną wojnę. To się nie skończy dobrze, wręcz przeciwnie, będzie bardzo źle. Tak się zastanawiam, dlaczego walki... O, zaczęło się chyba. Aha, dobra, dwoje, no okej. Dobra, troje na mnie elit, to chyba nie jest... Ała, nic dobrego. Będzie, moi drodzy, dzisiaj bardzo gorąco. I to bardzo gorąco. Powiem wam, że już się spociłam, a dopiero zaczęliśmy. Mam tylko nadzieję, że wszyscy łowcy orków są nieśmiertelni. Byłoby to bardzo miłe. I też w ogóle mam utrudnione zadanie, ponieważ gramy w Mroczne Tajemnice tylko raz w tygodniu. I moi drodzy, no muszę umieć walczyć tutaj, prawda? Wiadomo w jaki sposób. W taki oto, żebyśmy nie mieli większych problemów. Walkir? No hej, widzę cię. No nie machaj już do mnie, ludzie kochani. Gotowi? Zetrzemy ich z powierzchni ziemi. Walkir, bez urazy, ale tutaj nikogo nie ma oprócz ciebie. Aż się zaczynam zastanawiać, gdzie są wszyscy inni ludzie, nie? O kurde. Dobra, widzę, że są w środku. Ja sobie poczekam, będę tylko zbierała... Agro, cześć. Okej, tam jakiś szaman. Chyba to Snow robi taką rozpierduchę. Byłoby dobrze, gdyby to był Snow. Dobra, robimy F5. Bardzo mi się nie podoba to, co teraz robimy, czyli że nacieramy na ziemię orków. A, bo to Snow ma ten... O, strażnicy świątyni. Panowie widzę, że się nie ruszają, bo po Holender się ruszać. Dobra, nie ma aż takiego dużego chyba problemu. Widzę, że panowie tutaj wytukli całkiem sporo. Natomiast to nie koniec. Walkir, czy z tobą jest wszystko ok? Jest zamknięta brama. Czyżbyśmy musieli przejść naokoło? Nie wiem. Mam natomiast nadzieję, że... O, niszczyciel życia. Czym ty jesteś? A, bo to strażnik bramy. Klucz do orkowej bramy. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że do tej bramy? O, okej, okay, mogę tutaj przejść. A gdzie tam ci panowie pobiegli? Tutaj jest ktoś do wybicia, czy... No, Orgelita tutaj był, dobra. Wybaczcie, ale ja jestem taka troszeczkę dzisiaj zakręcona. Może dlatego, że wbiliśmy się prosto do orków i raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo większość postaci jest zbagowana i w ogóle nie działa. Natomiast będzie dzisiaj bardzo trudno, moi drodzy. Pierwsze 5 minut odcinka za nami. Przecież kurde, mam klucz. Ej, no bez jaj. Przepraszam, mam z kimś porozmawiać? Na przykład? Ork żołnierz, no to na pewno nie. Walkir? Wciąż żyjesz? To było proste. Za tą bramą czeka nas prawdziwa walka. No, czy ja mogę już użyć tego klucza? Mogę. Tutaj dopiero będzie problem, moi drodzy. Orkowie mi się nie zrespią na twarz? No, widzę, że ekipa jest duża.
Czy wy macie zamiar ruszyć pierwsi? Dziękuję. Wolę iść za nimi, no nie? W sensie oni są nieśmiertelni raczej. Przynajmniej Valkyr. Więc wolę, żeby oni poszli pierwsi i żeby agro spadło na nich. Tak będzie chyba bezpieczniej. O, Valkyr ma też broń, która zamraża. Myślałam, że tylko ja mam taką. Ktoś umarł. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. A, Valkyr postanowił mnie bić, dobra. Następnym razem cię wykończę. W porządku. Że ile bryłek odda... F9. Boże, co za gra. Czyli jednak odbagowały mi się moje bryłki też. Okej, fajnie. Może ja od razu je wyrzucę tutaj gdzieś i potem po nie przyjdziemy. Chyba tak byłoby najlepiej. Moment, słyszałam, jakby jakiś ork za mną oddychał. Chyba mi się tylko wydawało. Valkyr, poczekaj, bo ja nie chcę, żebyś mnie znowu okradł potem. Z moich cennych zapasów bryłek. Dlatego proszę cię, wyrzuć to tutaj. I teraz możemy robić jakąkolwiek rozróbę. Zrobię sobie, wiecie co, może stały zapis. Tylko to musimy wykasować całe. Tutaj jak raz sobie próbowałam coś robić na cheatach, to takie dziwne rzeczy się zrobiły. Nieważne. A konkretnie próbowałam sobie zrobić miniaturkę. No dobrze, przyznaję się. Nie mam biegania. Fuck my life. Dobra, tych orków jest tutaj dużo. Valkyr, kurda, stój! Miałam się pytać, czy ci nas nie bi... Wy nas nie bijecie? Okej. Okay. Skoro nie, no to... Dobra, bo ja nie chcę ryzykować. Dobra, jednak nas biją. Valkyr, tylko proszę cię, nie rób głupstw. Ej, powiem wam, że idzie naprawdę bardzo sprawnie, pod warunkiem, że panowie się tam zbagowali w innej części. Schowaj broń. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Valkyr, możesz iść, dziękuję. A ci elici to nie będą reagować, czy coś? Tam jest jeszcze więcej orków. Super, wlazł prosto na orka. Jezu, kurna, Valkyr. No dzięki! Ja pierdzielę, nie? Dobra, biegniemy do ekipy z Warszawy. Proszę, moglibyście mi pomóc, czy coś? Mam tutaj ekipę. Składającą się z orków elit. Słucham panów. Przepraszam, ktoś tutaj działa? Działasz, chłopie? Kurwa, ktoś zginął. Dobra, część się odbagowała, część dalej jest zepsuta. Natomiast to jest moja szansa na klepanie elit. Spokojnie, ja nikogo nie biję, panowie. Czemu nie jesteśmy razem w drużynie, tylko gra uważa, że wyjmuje przy nich broń? Dobra, musimy poczekać. No i dokąd oni biegną? Dobra, ktoś wyciągnął broń. Hej, słuchaj, czekaj, chłopie! Kto umiera i gdzie? O kurde! O kurde, moi drodzy, Boże, co tu się dzieje w ogóle? A gdzie są najwyżsi szamani i takie tam sprawy? A, tutaj siedzicie. To są nieumarli szamani? Tak, natomiast się zbagowali, więc mamy szczęście. Nie czaję tylko, dlaczego oni tutaj są i dlaczego mam za nich tylko 100 expa. Nie podoba mi się to, co się dzieje w tym obozie. Szczerze, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, powiem wam, szczerze mówiąc, bo po prostu tu jest jakiś... O kurna, ale ten strażnik klepie! Dobra, wiecie co, ja się wczytuję. O Boże. Wiecie, ja tak na chillku, przecież to zwykli strażnicy, co się może stać? A strażnicy to są jednak koksy, kurde, a nie...
Dobra, idę pomóc tam ekipie, bo tu jest już naprawdę zbyt gorąco. Orkowych elit jest tutaj za dużo. Gorzej, że oni są nieumarli. Aha, dopóki nie zlikwiduje się szamanów, to ja nic im nie zrobię. Kurde, dobra, wszytuję się, nieważne, nic nie robiłam. Okej, czy muszę zlikwidować szamanów, którzy są pilnowani przez strażników? Chociaż w sumie nie atakowali mnie. Może niepotrzebnie ich zaczęłam bić? Bijesz mnie? Halo? Ale proszę jednego. O tak, chodź. Z jednym sobie poradzę. Chodź, żeby tamten nie widział, chodź. No, dawaj. Ała. Jakim prawem dostałam? Widzieliście to? Co to było w ogóle? Ja się pytam. W ogóle dlaczego Snow ma moje ulumulu, kiedy ja mam je w plecaku? Trochę coś dziwnego się też tutaj dzieje. Dobra, tamci na szczęście są nieśmiertelni. Przynajmniej większość z nich. To na pewno ma jakiś swój plus. Nieumarły strażnik mnie nie atakuje. To jest też plus. Panie strażniku, chodź tutaj. Bo aktualnie to ty mi działaś na nerwy. Oni bardzo klepią. Oni klepią bardziej mnie niż elita. To jest jakieś głupie. Dobra, kurna. No jakim prawem dostałam? No co to miało być w ogóle? Gro, przepraszam. Z jakiej racji? Ale mi się, wiecie, powiem, gorąco zrobiło. No chodź. No, idziesz czy nie idziesz? No, ty ćwoku. No dawaj. No kurwa, ale nie bij mnie, śmieciu. To F5 to było zgubne bardzo dla mnie, coś czuję, no nie? Ja mam taki zasięg? A skąd ja taki zasięg sobie wzięłam? Z dupska? Okej. Okay. Może nie będę marudzić, co? Dobra, pozbądźmy się w takim razie tych szamanów. Cieszy mnie, że jesteście tak zmumifikowani, że nie działacie. To na pewno raduje moją duszę. Przynajmniej nie będziecie mi przeszkadzać. Nie wiem, czy to jest ostatni szaman. Nie, tam jest jeszcze ich parę. Dobra. Tutaj jeszcze są. Ale tamten szaman się na mnie... Niedobrze. Dobra, dosięgnę? Żeby tamten nie zaczął na mnie kastować żadnej kulki ognia, bo będzie nieprzyjemnie bardzo. Dobra, wszyscy się na mnie dziwnie patrzą. To nie zwiastuje nic dobrego. Tutaj jest dalej jakaś impreza. Tamten wygląda, jakby chciał wyciągnąć kulkę ognia, ale miał ze sobą jakiś problem. Jezu, a ta modyfikacja jest zbugowana. Czy tylko ja mam takie zdanie aktualnie na jej temat? Przecież tutaj nic nie działa w tej modyfikacji. Możecie już zabijać, czy nie możecie? Dobre pytanko. Nie mam pojęcia. Natomiast wyleczę się, skorzystam z okazji. Chyba już mogą powoli. Albo nie. Jezus, to brzmi tak źle. Że o kurde, nie? Ja się dziwię, że jeszcze mi gry nie wywaliło, no nie? Bo to wszystko jest takie... Dobra. Muszę spróbować jakoś tutaj pomóc ludziom. Ork żołnierz na przykład. Zacznę od ciebie. O matko, ale ty... O Boże. Ale on mnie zaraz wyklepie, nie? Już to widzę. O kurna, o Boże. Dobra, nieważne. Nie chciałam nic zrobić w ogóle. Okej, czyli widzę, że tutaj panowie muszą się nimi zająć, bo ja prędzej zginę, niż ich wybiję. W ogóle też zauważyłam, że nie jesteśmy w drużynie jakimś cudem. Dobra, tam się szaman odpalił.
Ja może bym się zajęła tymi szamanami takimi zwykłymi. Ej, 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 żadnego deszczu ognia mi tutaj nie będziesz robił. O kurde. A wy z tymi kulkami ognia? Co robicie? No kurde, jakim prawem dostałam? Tak nie wolno. O nie. Oh shit. Niedobrze jest, niedobrze jest, niedobrze. Czemu spłonęłam? Nie mam pojęcia. Dobra, ale zajęcie się szamanami to jest chyba najlepszy aktualnie dla mnie sposób na to, żeby to przejść, żeby to zrobić. Będzie zajebiście, moi drodzy. Nie będziemy się za nadto dużo denerwować, natomiast ten szaman musi zginąć. Gorzej, że nie mam biegania żadnego. Dobra. F5 zrobię. F9. Postaramy się teraz biegać. Tam szamanów jest na pewno dwóch. Nie widziałam jeszcze więcej, ale może ich być więcej. Ale jak będziemy mieli bieganie, to będzie po sprawie. Dobra, jest ich więcej. Nie widzę, czy we mnie ktoś kastuje coś, czy nie. Dobra. Ten szaman się zajął sobą, można powiedzieć. Dobra, to skoro on tutaj robi rozróbę, to ja pójdę robić rozróbę dalej. Kurde, tam są ci elici. Nie rzucił się na mnie żaden? Nie. Super. I tam niech się klepią dalej. W sumie skorzystałabym z okazji, żeby tutaj pozbierać z nich rzeczy, bo będzie z tego dużo pieniędzy, coś czuję, z tych orkowych broni. Tam też jest ta osobna jeszcze komnata. Miecz nadzorcy. Biedny strażnik świątynny stracił życie. Kto tu umarł? Wegolas umarł. Nie wiedziałam, że może zginąć. Miał przy sobie jakiś amulet, pewnie łowcę orków. Ork Wiarus, okej. Dobra, wiecie co? Spróbuję tutaj trochę coś pomóc. Na przykład przy wybijaniu tych strażników. Bo wtedy na mnie się nikt nie striggeruje raczej. I zajmijcie się tymi elitami, ja się nimi zajmować nie będę. My idziemy w głąb. Idziemy w głąb, przejdziemy się tutaj, zobaczyć, czy tutaj coś można znaleźć, jakiegoś stwora, czy nie. Nie powiem dosyć... Można. Chodź. Pożałuję tego, tak? Dobra, zdążyłam go wyklepać na szczęście, zanim on w ogóle mnie dotknął. To pocieszające. Tutaj nikogo nie ma. Jest kufer. Nie wiem, czy mogę tak po prostu go otworzyć. Mogę. O! Orkowe zaklęcie teleportacji. Kula ognia. Deszcz ognia. Ognista burza. Światło. Uzdrowienie. I zamiana w orkowego psa. Orkowe zaklęcie teleportacji? A na holender mi to. Ciekawe, dokąd w ogóle, nie? To wygląda jakby... Można było to przesunąć. Tutaj też nikogo nie ma? Okej, czyli widzę, że wszyscy już wybyli z tego miejsca. Dragrot, liść dębu, kocianka i zioła uzdrawiające. Liść dębu? Nie wiedziałam w ogóle, że można takie coś zdobyć. No i mamy tutaj oczywiście... to wszystko z tego moment. A tu? To jeszcze jakiś kufer. O! Zapas miksturek. To się akurat przyda na pewno. Czyli rozumiem, że my aktualnie jesteśmy nastawieni na to, żeby wbić do świątyni, mam rozumieć, tak? Oj, nie widzę tego, powiem wam. Bardzo tego nie widzę. Jak tam sytuacja, panowie? No chyba tak samo chujowo jak było. Nieważne. Natomiast my sobie przejdziemy teraz tutaj. Tu powinien być gdzieś posążek. Szóstka, czwórka, siódemka. Mamy telekinezę. Weźmy go. No on będzie nam potrzebny, żeby wejść do świątyni, więc... Mamy go już. Tam jakiś ork stoi. Jeszcze się tutaj przejdziemy, bo... Z tego co kojarzę, tutaj możemy znaleźć jeszcze jedną znaną nam postać. O kurwa mać, dobra. Dobra, pomału.
pojedynczo. Gorzej będzie z tamtymi dwoma, którzy są. Z tymi to może sobie jakoś poradzę, nie? Kurwa, to jest pułkownik. No dawaj. Na szczęście mamy całkiem duży zasięg. I to jest na pewno plusik. Natomiast tutaj jest ich dwóch. Boję się, że się dwoje na mnie rzucą. Przepraszam, potrzebuję jednego tylko pana. O, chodź. Idziesz? Chodź. Dobra, idzie do mnie jeden, także wyprowadzimy go sobie stąd. Chodź. Ja nie gryzę, nic ci nie zrobię. Niczego ci nie zrobię. Dawaj. Dobra, chyba jesteśmy wystarczająco daleko, coś tak czuję. Dobra, mamy dobry zasięg. A to jest zwykła elita. Myślałam, że to kolejny pułkownik i się tak, wiecie, nastroszyła mnie. Dobra, wejdźmy. Czy to jest elitka? Mam nadzieję, że jesteś sama tutaj. Jak najbardziej. Tam jeszcze jakiś ork jest w środku. Sporo tutaj expa, to trzeba na pewno przyznać. To wygląda, jakby to był jakiś dowódca, wiecie? Coś czuję, że nie będzie łatwo z tym orkiem. Chyba, że go zbagujemy. Witam, panie pułkowniku. Czy wy to widzieliście? Zrespiło mi się dwóch orków na twarz. O kurde. Gro, Jezu, nie rób mi tak, nie? Tak się kurna nie robi. Dobra, pobiegnę. Wredny ork Przepraszam, nie chciałam. O Boże święty. Ktoś coś mówił. Wiecie co, ja chyba w sobie przyzwę deszcz ognia. Mam tylko nadzieję, że mam tyle many wystarczająco, żeby go przyzwać. Bo tutaj jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Bardzo nieładnie. I w ogóle bez sensu. Sprawdźmy to. Czy ja mam coś takiego? Mamy też grom ewentualnie. Natomiast gdybyśmy mieli deszcz ognia, który mam, ale nie mogę go założyć. Chłopie, puść to. A, bo nie mam już miejsca, tak? O to chodzi? Czy nie o to chodzi? Co mam założone? Piorun kulisty. Po prostu chyba nie mieliśmy na niego miejsca, dokładnie. Mam tylko nadzieję, że to zaklęcie coś wam jednak zrobi, panowie. Przepraszam, dlaczego nic się nie stało? Czy też ognia się przyzwał na zewnątrz po prostu? Chyba tak. O Jezus, ilość dzisiaj wczytywania i w ogóle wszystkiego to jest w ogóle jakiś hit. Wiecie co? Przebiegnę się obok. Sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Widzę, że tutaj jest w teorii pusto. Kortarg. Okej. O, witam pana alchemika. Mam rośliny na sprzedaż. Mam dla ciebie rośliny i zielona. O Boże, chłopie. No proszę, kogo tu znalazłem? Witaj, przyjacielu. Nawet nie wiesz, jak się cieszę na widok twojej zakazanej gęby. Co ty tu robisz? Jak się tutaj znalazłeś? Co robię? Czekam na śmierć do cholerny. Nie wiem, dlaczego ci troglodyci trzymają mnie tutaj żywego. Może skończyły im się zapasy żywności, a trafiłem tu przez własną głupotę. Zbierałem zioła i nawet nie zauważyłem, kiedy znalazłem się na terytorium tych włochatych mał. No, a resztę to już możesz sobie sam dopowiedzieć. Dziękuję, przyjacielu, za uwolnienie. Dalej już jakoś sobie poradzę. Znam pewne przejście przez góry.
O cholera! Co to za odgłosy? Ktoś tutaj idzie! Bywaj, młody. O fuck, cześć! O Boże! Tak na pół skilla. Oh fuck my life. Błagam, powiedzcie mi, że to był jedyny ork w tym miejscu, że nic mi się nagle nie z... Na twarz mi się nie ten. Dobra, otworzę ci. Panie alchemiku. Wybacz, przyjacielu, z tego wszystkiego zapomniałem ci podziękować. Uratowałeś moje dupsko. Weź proszę ten klucz. Otworzysz nim skrzynię w opuszczonym tartaku. Możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Wiesz co? Weź też tę recepturę. Nauczysz się z niej, jak ważyć różne napitki. Być może ta wiedza na coś ci się przyda. Potrzebujesz tylko stołu alchemicznego, menzurki i trochę cierpliwości. Jeszcze raz dziękuję za uratowanie życia. Miałeś szczęście, że lubię wtykać nos w nie twoje sprawy. I tym razem padło na orku. Szczęście? To było błogosławieństwo Bogu. Nigdy o tym nie zapomnę. Cała przyjemność po mojej stronie. Okej, okay, i nagle zniknął, tak? Mściwa stal tu była. Serio? Wszystko tylko po to? Dobra, tego orka zostawiam na razie. Nie chcę mieć z nim nic do czynienia. A tutaj co znajdę? W ogóle, wiecie co ja... W ogóle nie wiem, co ja robię teraz. Cześć. Okej, okay, tutaj niczego nie ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam tego orka uwalniać, czy co mam z nim robić. Cześć. Dosięgnę cię? Może pogadam z nim. Zaraz zginiesz, pomiocie Beliara. Moja nie być pomiot. Kruszek być pomiot. Moja sprzeciwić się. Moja zostać zamknięta. To nie jesteś tu z własnej woli. Moja zaatakować kapłan. Kiedy kapłan kazać moja składać hołd. Kruszek. Kruszek być zły demon. Moja widzisz to od przyjaciela moja. Kruszek. Dlaczego cię nie zabili? Moja nie wiedzieć. Moja chcieć walczyć do końca. Moja być honorowa. Moja być wojownik. Moja mieszczyć mora i morę bać. Czyli zhańbiłeś się życiem, tak? Moja musieć umrzeć w walka. Inaczej moja być przeklęta. Co teraz uczynisz? Moja ma dług u mora. Moja będzie walczyć u boku mora, żeby spłacić dług wojownika. Chcesz walczyć razem ze mną przeciwko swym braciom? Moja być renegat. Moja nie mieć bracia. Moja mieć tylko jeden przyjaciel. Orszak. Moja pomoc mora w walka. Skoro tak bardzo chcesz zginąć, to czemu nie? Tylko nie podchodź mi pod ostrze, orku. Mora uwolnić moja. Teraz moja spłacić dług. Moja podąży za mora. Okej, okay. Coś ci nie ufam. Dlatego wolę się... Stary, poczekaj, spokojnie. Ty nie zaatakujesz mnie. Chodź. Idziesz? Jezus, nie strasz mnie. Chłopie. Coś tu jest wbite. Nie mogę skakać jakimś... Dobra, chodź. Ty masz w ogóle broń, chłopie? Chyba nie. Wiecie, no pytam z prostej przyczyny, no zostawiliśmy za sobą dużo orków, którzy... Ale śmiesznie biegasz. Tylko mnie nie zabij, dobra? Tu jeszcze mogę przejść, czy tutaj wracam? Szczerze nie wiem, gdzie mam iść, bo się pogubiłam. Okej, okay, tu jest nasi orkowie warrior, więc nie no, tak się tego oczywiście nie czyta. Ale no, może lepiej nie będę z nimi zaczynać, nie? Dobra, w sumie to mamy posążek, więc moglibyśmy po prostu wejść do świątyni w tej chwili. O, witam serdecznie! Wreszcie żeście sobie poradzili. Udało się, ale najgorsze no, dopiero prawie. Przed nami. Cholera, już dawno się tak nie namachałem niczym. O Boże! Musimy ruszać dalej. Trzeba przebić się do świątyni. Daj chwilę ostatnią. Coś tu nie gra. Co ty nie powiesz? Zabytnie! Prędko.
Musisz się przedostać do wejścia. Damy ci tyle czasu, ile zdołamy. Ja się pytam, dlaczego ten ork ma jakieś 5 metrów? Co do cholery się dzieje w tym mieście? Orków? Wiecie, ta modyfikacja się robi coraz bardziej dziwna. Ja bym chciała spróbować zabić tego orka. Pewnie jest nieśmiertelny czy coś. Jak najbardziej. Dobra, spadam stąd. On biegnie za mną? Tak, wiecie co? Dobra, nie będę go atakować. Dam sobie spokój. Pozwolę sobie żyć. Natomiast my wchodzimy, moi drodzy, do świątyni. Wydaje mi się, że to nie będzie już tym bardziej nic dobrego. Dobra, mamy posążek, więc możemy wejść. Nie wiem, co spotkamy w świątyni, natomiast wchodzimy. Nie ma co dłużej tego wszystkiego. A wy, kurwa mać, skąd tutaj się wzięliście? Siedzą, mam łuk zbagowany. Czy to są pułkownicy? Proszę, powiedzcie mi, że nie, bo ja mam dość. Nie, elitki same. Ciekawe, jakim cudem oni się tutaj niby znaleźli. Wiecie co? Pierdolę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, mnie tu nie ma. Nowy wpis w dzienniku. Jesteśmy, moi drodzy, w świątyni. Droga do świątyni Śniącego. Udało mi się dostać do świątyni Śniącego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. No, znając życie, skończy się na tym, że umrzemy wszyscy. Mam nadzieję, że w świątyni nie są poddawani jacyś bossowie z kosmosu i po prostu, że ja to przeżyję normalnie. W ogóle tutaj są złoża, jakieś rudy. No to wygląda. Mam nadzieję, że to nie jest dziurawe. Nie, na szczęście nie jest. Ojej, dobra. No to co, próbujemy. Widzę, że nie mam biegania oczywiście znowu, bo po co mi coś takiego jak bieganie? Dzień dobry, witam serdecznie. Porwana kartka. Ze szkieleta. Ale może najpierw przeczytam. Porwana kartka, gdzie to jest? To? Nie, to nie to. Okrwawiona stronnica, to nie. Przesłanie pana Kogito. Czy ja to znalazłam? Zmurszała strona, przepisy. Weksel. Zamówienie. Gothic, mroczne tajemnice. Strona z dziennika. Odpowiedź pradawnych. List. Tak, to chyba było to przesłanie pana Kogito. Możecie sobie przeczytać. Ciekawe. Chodź. Dobra, jeżeli będę miała takich szkieletów na swojej drodze, to będzie prosto, powiem wam. Natomiast potem mogą być problemy z tego jakieś. Cześć. Dobra, biegnie was więcej. Nie obrażę się, powiem szczerze. Szczególnie, że kopiecie mnie, także. Czy tutaj nie było szkieleta gdzieś? On tutaj nie utknął, nic takiego. Widzę tam chyba szkieleta maga. Tak, który postanawia sobie przyzwać kolejną armię ciemności za chwilę. Dobra. Zróbmy F5. Zróbmy F9 i uruchommy sobie bieganie szybkie, bo bez tego będzie kiepsko. Cześć! A wy? Przepraszam, co robicie ze sobą? Okej. Okay. Poszło całkiem sprawnie, trzeba przyznać. Okej. Okay. Pochodniu, przybywaj, dziękuję bardzo. Tu trzeba oczywiście otworzyć. Możemy iść na dół, chyba. Choć teraz jest właśnie zamknięta krata. Dobra, niewiele mamy do zrobienia.
I dlaczego ten łuk się non-stop baguje? Ja nie mogę w ogóle używać broni tutaj dystansowej, po prostu się nie da. Może ta kusza będzie lepiej pracować. Dobra, żadnych przełączników niet. No to niet. Mamy jakieś symbole. Czerwony, żółty, fioletowy. Tam na razie nie przejdę. A telekinezę mam pod siódemką. Wyszczerbiony topór. Okej. No, powiem szczerze, nie uświęca mnie to, co się teraz robi tutaj, co to się tutaj dzieje. Tutaj mogę wejść, na to by wyglądało, natomiast chyba jednak nie mogę. Mogę, ale wątpię, że to mi coś da. O, poziomka tam jest. Witam serdecznie. To cię zbiorę. Bo mogę. Dobra. Tu taki easter egg ukryty. Fajnie. Bardzo fajnie. Chrzęst. Okej. Okay. Super. Czy mi to coś pomoże? Raczej wątpię. Szczególnie, że nawet nie mogę tam wejść. Chyba, że tędy. Mogę. Tutaj jest napój. A, to jest broń. I jeszcze jeden napój. Nawet dwa. Dobrze, fajnie. Weszliśmy do świątyni, natomiast musimy teraz jakoś dostać się dalej. Tutaj jest wszystko pozamykane i mi się to, powiem szczerze, nie podoba, bo wydaje mi się, że chociaż jedna komnata to powinna być tutaj otwarta. A tu jest przełącznik, dobra. Z czym do ludzi, nie? Aha. Cześć. Hej. Jeszcze jakiś szkielet? Coś? Gdzieś? Nie? Dobra, no to nie. Napój kolejny. Jakiś zwój. W ogóle to jak ja stoję z czasem? Nie mam pojęcia. Tutaj też są jakieś przełączniki w ogóle w środku. Może to za chwilę. O, hej! Witam. Nie przeszkadzam ci? Chyba nie. Dobra, stoimy z czasem naprawdę fajnie, przyjemnie, super. Przełącznik muszę jakiś wypróbować. Nie wiem, spróbujmy ten na przykład. Chyba, że muszę obydwa kliknąć. Ta, coś się nam otworzyło. Dalsze przejście. Jakiś szkielet? Tutaj gdzieś coś żyje już? Jeszcze? Nie? No to nie. Dobra, to jest oczywiście zagadka powiązana z tym, co ostatnio sobie widzieliśmy tutaj. Ja pozwolę sobie wyjść i sprawdzić jeszcze raz symbole. Czerwony, żółty, fioletowy. Dobra. No to... to działamy, moi drodzy. Czerwony, żółty, fioletowy. Czerwony. Dawaj. Klikło. Żółty i fioletowy. Przy okazji pochodnia. O, jeszcze parę miksturek. Żółty. Chyba jedna jest nawet stała. Czy to stały napój? Nie? Co ja kurwa zebrałam? No bez sensu. I fioletowy. Czyżby otworzyła się nam krata? Nie. Nie otworzyła nam się krata na dole, chyba, tylko otworzyła nam się tutaj krata. A nie! Dobra, otworzyły się obie kraty. To na pewno w czymś pomoże. Czyli mamy dwie ścieżki do wyboru. Możemy iść w dwie strony. No dobrze, no to w takim razie chodźmy w dwie strony. Nic się tutaj nie zrespiło, nic mi nie urwie głowy? Chyba nie. Świetnie. A czy z tego szkieleta... Przyzwanie szkieletu mogę z niego zabrać. Nawet o tym nie wiedziałam za bardzo. Dobra, ekipę z Warszawy widzę. Ale... Nie, nie kastuj kolejnej armii, chłopie! Nie chcemy już więcej szkieletów. Dobra, bo one, wiecie... każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa. Także może dajmy się jakoś tak w miarę po kolei, te szkielety.
szczególnie że paru z nich się też zbagowało, więc to na pewno coś tam przydatnego z tego wyniknie. No, dawaj. Super. Poszło sprawnie. Pozwólcie, że nie będę z nich zbierać tego całego shitu, bo to jest po prostu bez sensu. Dobra, możemy iść tam. Chyba. Możemy też iść przed siebie. Możemy też zejść na dół. Znaczy, tutaj jest otwarta krata? Jest, dobra. Kurde, ja się zawsze gubię w tej świątyni śniącego. Możemy też iść naprzód. Okej. Siódemka mi coś pomoże? Tutaj nie powinno być gdzieś jakiegoś przycisku, czy coś takiego? Czy ja mam zaniki w głowie i nie pamiętam? Nie mam sama pojęcia. Dobra, to wiecie co? Skoro mamy otwarte inne przejścia, to skorzystajmy z nich. Tutaj w ogóle też są jakieś rzeczy. Tutaj jest przełącznik. I tam widzę orka w środku. Ale ty powinieneś chyba ze mną porozmawiać? Nie, będziesz mnie bił, dobra. Okej. Mam jakiś przełącznik. Nie wiem, czy dobrze wybieram w ogóle. Okej, coś sobie otworzyłam. Przejście z powrotem i tutaj. Dobra. Albo przypadkowo dobrze wybrałam, albo nie wiem. Czy tutaj zjeżdża sufit, czy mi się tylko wydaje? Dobra, zjeżdża sufit, także może stąd się ulotnie. Dobra, wydaje mi się, że wszystko zabrałam z tego miejsca, natomiast można jeszcze spróbować użyć tego drugiego przełącznika. To chyba zatrzymuje dach. Albo wręcz przeciwnie. Dobra. Natomiast udało nam się coś ruszyć. To już jest jakiś plus. Mamy otwarte inne przejścia. A tutaj jest otwarte? Tak, teraz tutaj jest też otwarte. Możemy zejść na dół, możemy iść na górę, możemy też iść tu. Oho, mamy pierwszego strażnika przed sobą. Ja chyba właśnie źle wlazłam teraz, nie? Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora. Ty gnijący ochłapie. Okej. Fuck my life. Już od razu... Jakim prawem on zdążył w ogóle na mnie rzucić pirokinezę, nie? Tak nagle z dupy, tak po prostu chamsko, bez niczego. Przecież to jest po prostu niemożliwe. No bez przesady. To nie ma prawa bytu w ogóle. Dobra, jeszcze raz. Coś chyba zrobiłam złego, czego nie powinnam zrobić. Natomiast nie podoba mi się to, że chłop od razu zaczął mnie bić. Dobra, daruj sobie. Jeszcze się przekonam. No nie, prawie. Dawaj, udało się. 8000 expa za ciebie. Rozcinacz światów. Ten miecz należał do zamienionego w ożywieńca kapłana orków. Warak Hashora. Niestety po tych wszystkich latach nie nadaje się już do użytku. Może da się go wykorzystać w inny sposób. Dobra. My wchodzimy sobie tutaj oczywiście. I tutaj musimy chyba uważać z tego co pamiętam, bo tutaj chyba są kolce nad nami. Albo i nie. Nie wiem, ale mamy pierwszą rzecz, którą powinniśmy zdobyć. To
tutaj jeszcze jakieś napoiki. Proszę mi dać te napoje. Ej, no halo, widziałam, że jest więcej niż jeden. No nie róbcie sobie ze mnie żartów. Przecież widziałam, kurde, no. A, bo one lewitują, okej. Okej, panie i panowie, przecież to jest gotik. Tutaj wszystko lewituje i wszystko ma ze sobą problem. Mogę skoczyć do góry. O matko. Aha, czyli teraz tego już nie zbierzesz, tak? Mam cię. Dobra. Czyli to wychodzi na to, że w tym miejscu to wszystko. Tajemnicza kapliczka. Możemy wyjść. Okej, pierwszy strażnik załatwiony. Jak pamiętamy, było ich 5, prawda? Wiecie co? Może byśmy poszli najpierw na dół. Kurczę, ja nigdy nie pamiętam, jak tutaj się chodzi po tej świątyni dziadowskiej. Zasranej. Nie, spróbujmy przejść dołem. O, widzę pełzacza. Cześć! Chodź, paskudo. To świątynny pełzacz, który ma ze sobą większe problemy niż ja. Bo się zacina po prostu na wszystkim. Wnętrzności, pancerz i sieć. Od kiedy ja mogę z nich sieć zbierać? Jeszcze mi powiedzcie, że mogę jej używać. To już w ogóle będzie hit. Tutaj w ogóle dosyć nieprzyjemnie jest, bo takie szkielety wiszą. Napoje, super. Dziękuję, gro. Jeszcze jeden. Okej, my możemy przejść tam. Krwawe ostrze, dziękuję. Natomiast możemy też jeszcze się wrócić chyba, bo teraz powinniśmy wyjść. No prawie, jeszcze mamy parę pełzaczy na swojej drodze. Które jak widać są troszeczkę pobagowane. Ale nie będę marudzić. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze dzisiaj jednego strażnika zrobić. W sumie byłoby całkiem przyjemnie. Tak, już się wracamy do naszego miejsca, gdzie w sumie zaczęliśmy wejście do tej świątyni. Pamiętajmy też, że jak będziemy stąd wracać, to że mamy orków tam po drugiej stronie. Także trzeba będzie coś z tym potem zrobić. I teraz tak, no jak już tutaj wlazłam, to może przejdziemy się tędy. Może jeszcze natrafimy na jakiegoś jednego strażnika przed końcem odcinka. Chociaż widzę, że zostały nam tak jakieś 2 minutki, więc... Cześć! A może bym broń tak mogła wyciągnąć, gro? Cześć! Możesz zejść do mnie? Dziękuję. Przepraszam, masz jakieś kłopoty ze sobą? Wow, ale echo. Fajnie widzieć, że gotik ma jakieś, nie wiem, dźwiękowe, wiecie, działania. Cześć! Podoba mi się to, że oni na mnie krzyczą i do mnie idą, nie? O, witam, jeszcze szkielety przyszły. Ile możesz, kurna, na mnie krzyczeć, chłopie? O, panie szkielecie, nie przesadzaj pan. Okej. Orkowy opiekun, nic z niego nie ma. No dobrze, no, nie to nie. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu powinniśmy odcinek zakończyć. Jak widzicie, przed nami są jakieś kolejne... Wyjmiesz tę broń? No chłopie... Przed nami są jakieś kolejne zagadki, więc wydaje mi się, że to miejsce będzie idealne do zakończenia. Chwilowo nic mnie nie bije, więc możemy, myślę, skończyć w tym miejscu. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. Słyszymy się w kolejnym już za tydzień, w niedzielę o 16:00. No i zobaczymy, czy uda nam się wtedy całą świątynię Śniącego zrobić. Mam nadzieję, że tak, bo w sumie nie ma tutaj zbyt wiele do roboty. Mimo wszystko. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Trzymajcie się i cześć!